Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesiu, Satyr Polska, a oto kolejny odcinek WWE Shortcut i dzisiaj porozmawiamy sobie o SmackDown z dnia 12 listopada 2021 roku. Czy mam jakieś informacje do przekazania? Tak, dzisiaj będą dwa filmy na kanale. Pierwszy to oczywiście Shortcut o SmackDown, który właśnie oglądacie w tym momencie, a drugi to predykcje dotyczące gali Full Gear od AEW. W czystej teorii mógłbym nagrać te dwie rzeczy naraz i wstawić je do tego jednego odcinka, ale nie wszystko naraz, po kolei oddzielmy te dwie federacje od siebie. Wiadomo, mają między sobą sporą spinę, więc może lepiej, żeby nie nagrywać o tych dwóch federacjach w jednym filmie, bo wybuchnie świat, a ja lubię być na tym świecie, naprawdę nie jest on taki zły. Ale dobra, przed rozpoczęciem odcinka zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. No a teraz zobaczmy, co wydarzyło się na niebieskiej tygodniówce, którą rozpoczęliśmy od prezentacji zawodniczek teamu SmackDown na Survivor Series. No i tak wyszła Sonya Deville. Były tam wszystkie zawodniczki poza jedną, ale to zaraz. No i Sonia przedstawia, no, Shotzi, Natalia, Shayna i Aliyah, a tutaj ostatnia, ale nie najmniej ważna, pani kapitan Sasha Banks. No i wychodzi The Boss, tam ma małą sprzeczkę z Shotzi, oczywiście, no bo one mają teraz ze sobą rywalizację, a potem zanim Sonia zdążyła cokolwiek powiedzieć, to na arenie zabrzmiała muzyka Naomi, która również, no wiadomo, miała spinę do Shayny, no i rozpoczął się brawl, na którym nikt nie był w stanie zapanować. Była przerwa, podczas której na arenie pojawił się Teddy Long, który powiedział: playa, robimy six man tag team match, ale nie w main evencie, tylko już zaraz. No i tak, Sasha Banks, Naomi i Aliyah kontra Shotzi, Shayna Baszler oraz Natalia. I to była kolejna długa walka. Zauważyłem, że ostatnio WWE lubi rozpoczynać swoje tygodniówki od naprawdę długich, wieloosobowych tag team match. Na przykład podczas ostatniego roku było to Dirty Dogs i AJ z Omosem kontra Street Profits i RK-Bro. No tutaj można powiedzieć, że było podobnie, tylko to nie był 8-man tag team match, tylko walka z udziałem 6 zawodniczek. Aliyah, dla której był to debiut na SmackDown, pokazała się z nie najgorszej strony. Myślę, że coś dla niej będzie, no chyba, że WWE w przeciągu kilku miesięcy ją zwolni, ale wierzmy, że nie. No i jak się walka skończyła, Natalia walczy sobie z Aliyah, już chce jej zapiąć sharpshooter, ale wtedy atakuje ją Naomi, co wykorzystuje Aliyah, wykonuje roll-up i w taki sposób odnosi zwycięstwo. Fajnie, że ta debiutująca zawodniczka dostaje jakieś momentum, fajnie, że był roll-up w pierwszej walce, bo już wiedziałem, że później pewnie się nie pojawi. No a tymczasem przechodzimy do dalszej części gali i segment na zapleczu, gdzie Sami Zayn gada do siebie, w sensie do lustra, o tym, że to on jest kapitanem teamu SmackDown i że wszyscy mają się go słuchać. Potem okazuje się, że za nim cały czas stoi Jeff Hardy, no i Sami zapytał: Jeff, jak długo tu stoisz? On powiedział: no, od dłuższego czasu, i powiedział, że to jego promo sucks. Następnie przechodzimy do wywiadu z Aliyah, gdzie ta Aliyah mówi, ale ona się cieszy, że to była jej pierwsza walka na SmackDown i od razu odnosi zwycięstwo, a potem podchodzi Sonya Deville i mówi: no, fajnie, fajnie. Tam się zapytała, od kiedy zna Naomi, ale w sumie to nie jest ważne, ponieważ tak sobie myślałam i już nie jesteś w drużynie na Survivor Series kobiet. Deal with it. Niestety na tej tygodniówce nie poznaliśmy, kto zastąpi Aliyah, ale mam taką cichą nadzieję, że będzie to powracająca Bayley. No niby ta kontuzja miała trwać dłużej, ale ja wierzę, że ona już się pojawi na Survivor Series i że będzie miała chociaż jakąś odrobinę momentum przed Royal Rumble, ale czy tak będzie, no to się okaże. Następnie Kayla Braxton podeszła sobie do locker roomu Romana Reignsa, gdzie Roman Reigns na początku powiedział: dobra, Kayla, uznajesz mnie za Tribal Chiefa, czy nie? No, nieważne, rozmawia się z Paulem Heymanem, mnie to tam nie obchodzi. A następnie Paul Heyman powiedział, na czym będzie polegać stypulacja w dzisiejszym main evencie. I tak, jeśli Roman Reigns wygra, no to King Woods będzie musiał mu się pokłonić i uznać go za Tribal Chiefa, jednak jeśli to King Woods zwycięży, to wtedy Roman Reigns uklęknie przed nim, a jeśli by tego nie zrobił, to WWE może z niego zabrać pas mistrzowski Universal, więc widzicie, stawka była większa niż kiedykolwiek wcześniej. A teraz kolejny pojedynek, Rick Books i Shinsuke Nakamura kontra Los Lotarios. Jeśli ktoś nie wie, kim są Los Lotarios, to są to Angel Garza i Humberto Carrillo. Walka nie była najgorsza, ale zakończenie lekko mi przeszkadzało, ponieważ w czysty sposób, nie mogę powiedzieć, że nie, wygrali kuzyni, czyli Garza i Carrillo, ale kogo oni przypięli? Pewnie myślicie sobie, no dobra, w tej walce był Rick Books, to pewnie Rick Books został przypięty. Otóż nie, przypięty został Shinsuke Nakamura, który jeszcze teraz w tym momencie, przypominam, jest mistrzem interkontynentalnym, a co najśmieszniejsze, to chyba oni nawet nie promują tego pojedynku Damian Priest kontra Shinsuke Nakamura. Pewnie sobie myślą: kurde, trzeba zrobić Champion vs Champion match United States Champion kontra Intercontinental Champion. Kurde, kto jest mistrzem interkontynentalnym? Wtedy do tych ludzi na zapleczu podchodzi Shinsuke Nakamura, oni mówią: dobra, Shinsuke, nie zajmuj nam głowy, musimy sobie
przypomnieć, kto jest mistrzem interkontynentalnym, ty weź tam przegraj z Los Otarios i tak nikogo nie obchodzisz. Może po tygodniówce sobie zdali sprawę, że jednak to właśnie Japończyk cały czas trzyma pas interkontynentalny, ale zobaczymy i zobaczymy, czy w ogóle taki pojedynek jak Damian Priest kontra Shinsuke Nakamura na Survivor Series będzie miał miejsce. No i Rick Books zaczął trochę udawać Freddiego Mercury, ponieważ robi to no wiecie o co chodzi, no kto zna Queen, to chyba wie o co chodzi. I zrobienie tego chantu weszło mu o wiele lepiej niż Charlotte, do której przejdziemy zaraz, ale wcześniej segment na zapleczu i nie zgadniecie, kto jest teraz, nie wiem, ochroniarzem, nie wiem jak to nazwać w ogóle, Adama Pearce'a. Jest to Von Wagner, czekałem na jego debiut, od kiedy tylko pierwszy raz pojawił się w NXT, to stwierdziłem, nie mogę się doczekać, aż w main rosterze pojawi się Von Wagner, jeszcze tylko brakuje Brona Breakera i już 2.0 rounds, one takes over main event, oh my god. No ale tak, Sonya Deville rozmawiała sobie z Adamem Pearce'em i powiedziała, że to była dobra decyzja, żeby wyrzucić Aliję z teamu SmackDown na Survivor Series i stwierdziła, że ty musisz zrobić podobnie. A potem do Pearce'a podszedł Sami Zayn, który powiedział, że nie chce, aby Jeff Hardy nadal był w drużynie SmackDown, to wtedy Pearce stwierdził, dobra, dzisiaj będzie walka Jeff Hardy kontra Sami Zayn, kto przegrywa, zostaje wyrzucony z drużyny SmackDown na Survivor Series. O Boże, jeszcze mi się przypomniało, że podczas tego segmentu komentatorzy mieli taką reakcję, kurde, kto stoi koło Adama Pearce'a, kto to jest, nigdy go wcześniej nie widzieliśmy. To jest ten sam rodzaj zaskoczenia, kiedy podczas WrestleMania 37 pojawił się Commander Aziz i wszyscy, kurde, kto to jest, nigdy wcześniej go nie widzieliśmy. Co z tego, że wcześniej pojawiał się już na Raw, kogo to obchodzi? Von Wagner. Po prostu Von Wagner. Promo Charlotte Flair i cóż takiego księżna WWE miała nam do przekazania. Zaczęła ona od tego, że Becky miała w swojej karierze wiele przydomków, że była na początku Irish Last Kicker, potem The Man, potem Becky Two Belt, ostatnio była Big Time Bex, ale kim tak naprawdę jest Becky Lynch i stwierdziła, że Becky Lynch jest korporacyjnie stworzoną gwiazdą i że poza swoimi catchphrase'ami to nic takiego wielkiego nie ma. Następnie stwierdziła, że Becky podczas całej swojej kariery miała kilka dobrych momentów, a potem nadała Becky nowy przydomek i było to Becky i tak chciała, żeby fani robili właśnie tą reakcję i na początku to tak za bardzo nie wychodziło i miałem takie dreszcze cringe, takie o Jezus Mario, ale to nie wychodzi, ale na szczęście potem fani zaczęli grać z Charlotte i całe szczęście, ponieważ był to jeden z najbardziej niezręcznych segmentów w historii WWE, no ale tak, trochę się pobawiła z fanami, potem podziękowała i słusznie, bo gdyby fani nie kupili tego chantu, to byłoby źle, po prostu byłoby źle. Następnie przeszło do tego, że jest w stanie pokonać nie tylko Becky na Survivor Series, ale to każdą inną gwiazdę na SmackDown i że kilka tygodni temu miała walkę z Shotzi Blackheart i tylko wystarczyło, że ona ją pokonała i już Shotzi stała się ważna na SmackDown i ona jest tak w stanie zrobić z każdym, a potem na arenie zabrzmiała muzyka Toni Storm, w ogóle, że oni pamiętają, że Toni Storm jest jeszcze na SmackDown, niesamowite. Ale właśnie, była mistrzyni NXT UK, podeszła do Charlotte, powiedziała, że przez te kilka tygodni Becky zdążyła już kilkukrotnie obronić swój tytuł Raw Kobiet, a przez ten czas Charlotte ani razu nie broniła swojego tytułu i że żeby udowodnić, jaka to ona jest niesamowita, to wyzwała, w sensie, że Charlotte jest niesamowita, to wyzwała ją dzisiaj na pojedynek właśnie o pas mistrzowski, na co Charlotte powiedziała, nie. Ale fajnie, że co się dzieje z Toni Storm, być może na Day One dostanie ona walkę o ten tytuł, no to, że się pojawia na tygodniówkach, to już jest spory progres, ponieważ przez ostatnie miesiące, kiedy ostatni raz ją widzieliśmy? Chyba to był turniej Queen's Crown, kiedy przegrała z Zeliną Vegą. A od tego momentu trochę czasu już minęło, więc fajnie, że Toni pojawia się na tygodniówkach. Następnie wywiad z Xavierem Woodsem, który został zapytany o to, jakie są jego odczucia przed dzisiejszym main eventem. On powiedział, że to nie był najlepszy tydzień dla wszystkich członków New Day, że Biggie został zaatakowany, że w zeszłym tygodniu Kofi Kingston został brutalnie zniszczony przez Bloodline, ale to dzisiaj się kończy, ponieważ przejmie on wyspę Romana Reignsa, tą wyspę istotności. Ja wiem, że The Island of Relevancy brzmi o wiele lepiej, ale próbowałem to w jakiś sposób wam przetłumaczyć, no i że wbije tam swoją flagę i że King Woods będzie w ogóle najlepszy. Kolejna walka, Jeff Hardy kontra Sami Zayn i muszę wam powiedzieć, że był to bardzo przyjemny pojedynek. Gdyby tylko Sami Zayn miał odrobinę lepszy gimmick, to jestem w stanie uwierzyć, że panowie wykręciliby coś o wiele lepszego, ale tak czy inaczej oglądało to się bardzo, bardzo fajnie. Zakończenie było takie, że Sami próbował wykonać taki brudny roll-up, że wiecie, z przytrzymaniem nóg na linach, co zauważyła pani sędzina, a następnie całe to zamieszanie wykorzystał Jeff Hardy, który na początku wykonał Twist of Fate, a następnie zakończył walkę po Swanton Bombie, czyli tak, Sami Zayn niestety zostaje wyrzucony z drużyny Survivor Series, a bardzo szkoda, ponieważ akurat uważałem, że on powinien być. Wierzyłem, że on coś fajnego zrobi na tym Survivor Series, ale niestety samego już nie będzie. Kto za niego wejdzie, również się tego nie dowiedzieliśmy. Oby tylko nie Von Wagner, oby tylko nie Von Wagner. A potem
jeden z najdziwniejszych segmentów roku, ponieważ na początku tak, Heathrow są sobie na zapleczu i robią Heathrowowskie rzeczy, jakieś tam rapy, tego typu rzeczy, a potem przechodzimy do Jindera Mahala i Shankiego, którzy również zaczynają rapować. I było to naprawdę bardzo, bardzo dziwne i przez pewien moment nie byłem pewien, co tak właściwie oglądam. Chyba jest to na YouTubie WWE, więc jeśli ktoś chce, to może obejrzeć, ale uprzedzam, że jeśli to obejrzycie, to już nigdy, a to nigdy wszystko nie będzie takie same. Potem wywiad na zapleczu z Ridgem Hollandem, który znowu powiedział, kurde, ale to Sheamus jest fajny, ale kocham Sheamus, Sheamus mi udowodnił, że walcząc można zarabiać na życie i Sheamus jest moim idolem i w ogóle. Potem podszedł do niego Cesaro i powiedział, że no, on zna się z Sheamusem, tworzyli razem The Bar, ale przez ostatnie lata Sheamus mocno się zmienił, więc nie byłby taki pewien, czy Sheamusowi ufać, a wtedy Ridge zaczął, że o, ty po prostu jesteś zastroszny, bo wiesz, że ja z Sheamusem zrobię lepszy tag team od ciebie i że w przyszłym tygodniu jak coś, to możesz walczyć z Sheamusem, ponieważ za tydzień będzie Sheamus i o, będzie Sheamus. Nie wiem, co nie robią z Ridgem Hollandem, ale dobra. Wierzę, że coś fajnego z tego wyjdzie. Main event! King Woods kontra Roman Reigns. Co ja mogę powiedzieć? Kolejna świetna walka na SmackDown. Myślę, że gdyby panowie dostali dodatkowe 5-10 minut, to byliby w stanie wykręcić naprawdę niesamowitą walkę, o której bym mógł wspominać przez następne miesiące, a tak to pewnie będę wspominać przez 2 tygodnie, co nie zmienia faktu, że oglądało mi się to znakomicie. Byłem pewien przed walką, że Woods zostanie kompletnie zmieszany, że to będzie jeden wielki squash, ale nawet pokazał się z niezłej strony. Oczywiście przez ani sekundę nie wierzyłem, że w czysty sposób pokona Romana Reignsa, ponieważ byłoby to po prostu głupie, ale jak się walka zakończyła? Otóż Roman Reigns chciał wykonać Spira, zrobił swoje uła, ale tego Spira nie trafił. Następnie wpadł on w narożnik, co potem chciał wykorzystać King Woods. Wszedł na trzecią linię, wykonał swój elbow drop. Raz, dwa i wtedy z ringu wyciągają mu usosi. Oczywiście King Woods wygrywa, ale jest to wygrana przez dyskwalifikację. Zostaje on kompletnie zniszczony, tam w ogóle schody idą w ruch, a całą tygodniówkę zakończyliśmy widokiem Romana, który na początku, no myślałem, że w ogóle ten segment zakończy się w inny sposób, ponieważ no Bloodline miażdży Woodsa, a w tym czasie Reigns w ringu zaczyna klękać i myślałem, że to będzie takie metaforyczne klęknięcie, że wiecie, Roman Reigns przegrał, ale uklęknął, mimo że wiadomo, King Woods w tym momencie jest totalnie niszczony przez Usosów, ale jednak nie, bracia Usos zabierają koronę króla Woodsa, a następnie w środku ringu koronują naszego Tribal Chiefa i takim właśnie widokiem zakończyliśmy SmackDown, które muszę powiedzieć, że nie było najgorsze. Było kilka takich momentów what the hell is going on now, ale samą tygodniówkę muszę ocenić na plus. Opener spoko, walka Jeff Hardy kontra Sami Zayn również nie zawiodła, main event naprawdę bardzo fajny, z fajnym twistem na końcu, mimo że dyskwalifikacja, ale możemy na to przymrużyć oko. Ogólnie spoko. Jest Von Wagner, o, Von Wagner, o, on zniszczy SmackDown, Von Wagner. Tymczasem ja się z wami żegnam, mówi do was Lesius, Attitude Polska, lajkujcie, subskrybujcie i słyszymy się już dzisiaj na predykcjach dotyczących gali Full Gear. Cześć!